Hejka wszystkim, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Ja jestem Izą z przyszłości i właśnie idę montować ten film. Jeżeli widzicie, że mam lekko zaczerwienione, załuzowione oczy, to spoiler alert, w tym filmie znajdzie się książka, na której poleją się łzy. Dosłownie został mi koniec. Nie, nie, nie! Ja się spodziewałam, że będę płakać, ale że nie tak. Ale zanim to to w dużym skrócie opowiem Wam, na czym ten film będzie polegał, dlatego że postanowiłam w końcu zabrać się za wszystkie rozpoczęte serie, które aktualnie mam na liście. Jakiś czas temu, a w sumie to dobrych parę miesięcy temu nagrywałam dla Was film, w którym mówiłam o seriach, które mam w tym momencie rozpoczęte i ich liczba z około 20 przerodziła się na prawie 40, dlatego uznałam, że to jest czas, żeby się z tymi wszystkimi seriami zmierzyć, żeby się z nimi pożegnać, dlatego że... Jeżeli mnie obserwujecie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja serii nie lubię kończyć, po prostu mam jakiś taki wewnętrzny problem, wewnętrzną blokadę przed kończeniem serii. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na moje starcie z rozpoczętymi seriami. Pierwszym oficjalnym updateem czytelniczym w tym filmie. Zastanawiałam się, od której książki sobie zacząć, którą serię kończyć najpierw, i padło na The Inheritance Games, z racji tego, że odwiedzałam Emi, która jest ogromną fanką tej serii i chciałam z nią troszeczkę sobie o tym trzecim tomie porozmawiać. Podzieliłyśmy się jakimiś wrażeniami oczywiście bez zbędnych spoilerów. Ale słuchajcie, mam już pewną opinię wyrobioną, dlatego że jestem dokładnie w połowie, jakoś tak, tutaj mój paragon z McDonalda. E, więc tak, jeśli chodzi o ten trzeci tom, czyli o kontynuację losów Avery, która ma przejąć spadek po e, najbogatszym miliarderze, chyba z Teksasu, i o jego wnukach, czyli o chłopakach, e, którzy tutaj wokół Avery się będą kręcili, to ciężko mi jest wynaleźć, plusy i minusy tego trzeciego tomu. Pierwszy tom moim zdaniem wyróżniał się pod względem kreatywności w przedstawianiu i rozwiązywaniu zagadek pozostawionych przez e, dziadka Hawthornów. One były naprawdę bardzo kreatywne, bardzo wymyślne i rzeczywiście rozwiązywanie ich dawało mi taki fan, kiedy oni dochodzili do tego krok po kroku, jak to zrobić. Drugi tom za to był bardzo chaotyczny. Tych zagadek było już odrobinę mniej i bardziej skupialiśmy się na jakichś dziwnych konekcjach między bohaterami, które nagle się pojawiły. I powiem wam, że gdybym miała powiedzieć, Bliżej którego tomu jest ten trzeci, powiedziałabym, że bliżej drugiego, dlatego że tutaj jest cała masa bohaterów. Znowu odkrywamy coś, co w sumie nie wiem, jaki ma mieć sens, bo na razie tutaj niewiele się dzieje. Ale najbardziej jest mi szkoda faktu, że kiedy już dostajemy jakąś zagadkę do rozwiązania, w sensie na przykład, nie wiem, coś mechanicznego, gdzieś musimy coś znaleźć i tak dalej, coś otworzyć. To przykładowo jest scena, w której musimy coś otworzyć i. Nie główkujemy się nad tym, w jaki sposób nasi bohaterowie to zrobią, bo oni to po prostu robią i to już jest otwarte, oni sobie poradzili i jakby lecimy dalej z fabułą. To mi się troszeczkę nie podoba. Jest troszeczkę za mało braci Hawthorne samych w sobie, bo jest bardzo dużo Avery. Jest bardzo dużo nowej bohaterki Eve, która jest skrajnie irytująca, i mam wrażenie, że ona po prostu. Powstała po to, żeby jej do końca nie lubić. Mam też wrażenie, że ona jest tam w konkretnym celu i jeżeli rzeczywiście skończy się tak, że ona jest tam w tym celu, o którym myślę, to będę troszeczkę zawiedziona. Na razie robię sobie przerwę od Braci House, bo boję się, że mogę się troszeczkę rozczarować. Zwłaszcza, że ja jestem największą na świecie fanką pierwszego tomu, więc stwierdziłam, że wezmę sobie. Inną książkę, która skończy mi serię, i jest to Wiktoria Szwab i Most Dusz, czyli ostatni tom miasta duchów. Ja jestem ogromną fanką, ponownie, tak jak w przypadku The Inheritance Games pierwszego tomu, ponieważ on dzieje się w Edynburgu, a ja Edynburg kocham całym moim sercem. Tak samo tutaj mamy nowy Orlean, w którym również jestem zakochana, i to jest chyba. Najbardziej takie moje wymarzone miasto w Stanach, które chciałabym kiedyś odwiedzić, dlatego dzisiejszego dnia będę czytać sobie właśnie Ostatni tom Miasta Duchów i zobaczymy jak mi się spodoba. Później pewnie będę wracać do The Inheritance Games, no i oczywiście największy rollercoaster emocjonalny zostawiam sobie na sam koniec. Wchodzę do Was po trzech dniach, od kiedy ostatni raz się do Was odzywałam i opowiem Wam o jednej rzeczy, która mnie straszliwie sfrustrowała przez ostatnie dni. Tak jak Wam mówiłam, zrezygnowałam na razie z czytania The Inheritance Games, żeby troszeczkę oczyścić sobie głowę i chwyciłam inną książkę, która na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że będzie przeze mnie pochłonięta na jedną, maksymalnie dwa posiedzenia. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu minęły trzy dni, a ja przeczytałam dosłownie 170 stron tej książki. Strasznie mnie to denerwuje, dlatego że nie jestem w stanie wysiedzieć przy tej książce dłużej niż chwilę. Moja uwaga jest kompletnie gdzieś indziej. Ja nie jestem w stanie się w nią zaangażować, i to nie jest kwestia tego, że. Mi się ta książka nie podoba, tylko mam wrażenie, że oprócz tego, że miejscem akcji jest Nowy Orlean, który ja darzę bardzo dużą sympatią i bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić to miejsce, mam tutaj bardzo dużo skojarzeń, jeśli chodzi o lokalizację ze spin-offem do pamiętników wampirów, między innymi z cmentarzem Lafayette, to nic innego w tej książce absolutnie mnie nie angażuje. Ja nie zależy mi na tych bohaterach, jakoś tak... To wszystko wydaje się być strasznie schematyczne i dosłownie przepisane kalką z poprzednich dwóch tomów, tylko że zmieniamy lokalizację. Bardzo jest to dla mnie niewytłumaczalne. I miałam przez chwilę wrażenie, że to może być kwestia tego, że mam po prostu zastój czytelniczy, i że może teraz nie jest dobry czas na czytanie książek. I słuchajcie, kolejna książka, którą Wam tutaj pokażę, i tym samym ostatnia książka, którą wybrałam sobie właśnie do tego filmu jako e, ostatni tom serii. Dowiodła, że wcale tak nie jest, ponieważ zaczęłam czytać płonącego boga Rebeki F. Quank. Tym samym jest to ostatnia książka Quang, którą, której jeszcze nie przeczytałam. I słuchajcie, dosłownie usiadłam teraz, parę godzin temu, i na jednym posiedzeniu wciągnęłam ponad 200 stron tej książki, co dowodzi, że to wcale nie jest kwestia zastoju czytelniczego, więc skupię się w tym updatecie na płonącym bogu, bo tutaj mam zdecydowanie więcej pozytywnych odczuć. Ta książka ma wszystko to, co było w Republice Smoka i co było w Wojnie Makowej, te wszystkie elementy, które podobały mi się najbardziej. Nie jest tak bardzo zagmatwana jak Republika Smoka, przy której ja czasami rzeczywiście traciłam zainteresowanie, a może nie zainteresowanie, tylko ciężko mi było się połapać w tych wszystkich nazwiskach, w tych wszystkich miejscach, o których nam się mówiło. Tutaj to wszystko jest dużo bardziej klarowne, dużo łatwiej jest się w tym połapać. Bardzo mi się podoba dynamika tej książki, bo ona nie jest nużąca, nie jest nudna, cały czas coś się w niej dzieje, ale też. Widać, że to już jest po prostu wyższy poziom pisarstwa, jeśli chodzi o kłank. Jedynym największym minusem tego tomu jest postać Rin, bo ja w końcu rozumiem, dlaczego ludzie mówili, że Rin jest irytującą bohaterką. Chociaż miałam takie nieodzowne wrażenie, że ona będzie irytująca troszeczkę na innym polu. Po prostu ja miałam wrażenie, że ona. Za nic ma ludzkie życie w pewnym momencie i idzie po trupach do celu, a jak się okazuje, mnie denerwuje w niej kompletnie coś innego: czyli to, że jest maksymalnie upartą bohaterką, której nie da się po prostu przemówić do rozsądku, która mimo tego, że nie ma pojęcia, co robi, święcie jest przekonana o swojej nieomylności, nie chce słuchać osób z większym doświadczeniem i tym samym po prostu wypada strasznie głupio, ale rozumiem. O co tutaj chodzi? Jestem akurat w momencie, w którym została jej zaproponowana pewna rzecz do zrobienia, a mianowicie utworzenie pewnej armii. Więc jeżeli to dojdzie do skutku, to jestem bardzo ciekawa, jak pójdzie. Zwłaszcza, że no, zostało mi jeszcze ponad 600 stron, więc to jest bardzo prawdopodobne, że to się uda na przestrzeni tych stron, które mi jeszcze zostały. Na razie jestem absolutnie zachwycona i to jest kandydat na 5 gwiazdek, a o tym na razie nie będę opowiadać, i szczerze Wam powiem, że chyba skupię się na płonącym Bogu i wrócę do The Inheritance Games, bo Most Dusz absolutnie mnie nie interesuje na ten moment. I czuję, że będzie Rage pod koniec tego filmu. Do Was wieczorem, to prawdopodobnie już będzie przedostatni update z całego mojego filmu, i słuchajcie, udało mi się. Skończyć dwie serie. Do jednego ostatniego tomu musiałam się trochę przymuszać, drugi wszedł jak masło, ale za chwilę opowiem Wam nieco więcej. Do tego filmu brałam książki, które podejrzewałam, że mają potencjał na to, żeby zostać ulubieńcami, że te trzecie tomy to już będzie czysta formalność, bo ja te serie uwielbiam. No i słuchajcie, jakież było moje zdziwienie? Zacznę może od tego mostu dusz nieszczęsnego, który jest trochę takim czarnym koniem tego filmu. Więc, tak, zmusiłam się do przeczytania tej książki, nie ukrywam, to była dosyć trudna przeprawa. Ta książka jest naprawdę bardzo krótka, a mimo wszystko. Gdyby nie ostatnie 40 stron, to naprawdę zastanawiałabym się, czy dam tej książce trzy gwiazdki na Goodreadsie, bo dosłownie absolutnie nic mnie w tej książce nie angażowało. Mam nadzieję, że ta karetka przejedzie szybciej. Absolutnie nic mnie w tej książce nie zaangażowało. Ja wiem, że to jest lektura dla osób od 12 roku życia i że to nie ma być jakaś taka, wiecie, bardzo głęboka lektura, ale mimo wszystko nawet zakończenie, które dostawaliśmy pewne przesłanki, jak ta książka ma się skończyć, do czego musi dojść, i finalnie nawet tego nie dostałam. Nie dostałam tutaj żadnego morału, który by tak fajnie zamknął tę historię. Równie dobrze moglibyśmy dostać kolejny tom, ale naprawdę nie wiem, dlaczego odpalił mi się aż taki rage. Na tę książkę, ale wiem, że jestem też w mniejszości, dlatego że większość ludzi, których znam, dała tej książce ponad Cztery Gwiazdki i mówią, że to jest najlepszy tom z serii. Może to jest kwestia tego, że ja po prostu w ostatnim czasie czytam bardzo skrajnie różne książki niż ta i po prostu ta nie sprostała moim oczekiwaniom. I słuchajcie, tak samo zresztą. W Przypadku The Inheritance Games, tomu trzeciego. Swoją drogą e, rozmawiałam ostatnio z Emmy przy okazji właśnie pobytu we Wrocławiu i rozmawiałyśmy o tym, że The Inheritance Games w sumie równie dobrze mogłoby być jednotomówką. I słuchajcie, jak się okazuje, wydawnictwo Maastricht wydaje tą książkę w formie jednotomowej. E, zastanawiam się, czy to będzie po prostu opakowanie, ale z tego, co czytałam, opis, to to ma być po prostu jednotomówka, więc ona będzie miała z tysiąc stron. No ale wracając do trzeciego tomu The Inheritance Games. Więc dosłownie mimo tego, że ta książka ma no 450 prawie stron, to ja wciągnęłam ją na dwa posiedzenia, 220 w jedną, 230 w drugą i naprawdę bardzo dobrze ona jest napisana pod tym względem, pod względem szybkości czytania, no ale cała reszta... No cóż, mam wrażenie, że ten tom wypada najsłabiej. Ja osobiście jestem chyba ponownie w mniejszości i jestem największą fanką pierwszego tomu, w którym najbardziej zakochałam się mimo wszystko w tych zagadkach, czyli o to, o co tak naprawdę chodziło od samego początku w tej serii. Jeśli chodzi o ten tom, najgorsze w tym wszystkim jest to, że miałam przez cały czas wrażenie, że ta. Ostatnia książka nie ma jednego motywu przewodniego, tutaj nie ma jednego wątku, za którym byśmy podążali, tylko to jest sklejenie wątków pobocznych i podążanie w sumie za wszystkimi naraz, niby równomiernie, ale żaden nie jest na tyle istotny, żebym ja się na nim skupiała. Nie pamiętam praktycznie rzecz biorąc żadnego elementu tej książki na tyle dokładnie, żeby wam przytoczyć. Na przykład jakieś konkretne sytuacje, które miały w niej miejsce. Pamiętam jedynie, że był tutaj fajny motyw syna marnotrawnego i że był fajny motyw z Biblii. I to w sumie tyle, co pamiętam. Pamiętam też, że był jakiś grobowiec, pamiętam, że była partyjka szachów na końcu, że było bardzo filmowe zakończenie, no i pamiętam początek. Dlatego, że tutaj tak naprawdę wszyscy nowi bohaterowie, którzy się pojawiają, z góry są nam wrzuceni do tej historii po to, żeby ich nie lubić. I tak naprawdę oni są tam tyle. Tylko i wyłącznie po to, żeby wytłumaczyć nam jakieś nowe rzeczy, o których nawet nie moglibyśmy myśleć jeszcze w poprzednim tomie. W kwestii wątku romantycznego, jeżeli ktoś czytał drugi tom The Inheritance Games, a nie chce spoilerów do trzeciego tomu, jeżeli chodzi o wątek romantyczny, to przywincie sobie od teraz na 10 sekund. Jeżeli czytaliście drugi tom, to nic się absolutnie w kwestii wątku romantycznego nie zmieni, jeśli chodzi o trzeci tom. To praktycznie rzecz biorąc, w żaden sposób się nie rozwinęło w tym tomie, i tak naprawdę o tym temacie kompletnie zapominamy. Jedyny plus, który naprawdę rzucił mi się tutaj w oczy, to jest duża ilość postaci Ksandra, bo tutaj Ksander definitywnie ma chyba najwięcej do gadania zaraz obok Graysona, który ma po prostu przewlekłą depresję i po prostu cały czas uważa, że jest niewystarczający, mimo że wszyscy mu powtarzają, że to wcale nie jest tak. No, jestem rozczarowana, bo mimo tego, że to jest naprawdę bardzo dobra rozrywka i ja wciąż Wam będę polecać tą serię, to ten tom zdecydowanie był najmniej satysfakcjonujący ze wszystkich i to, ile namnożyło nam się tutaj postaci, które były zbędne i które zbudowały nam tylko kolejne dziwne koneksje, których absolutnie nie byłam w stanie zrozumieć Moim zdaniem to było po prostu niepotrzebne. Więc jest mi trochę przykro, że z trzech książek, które sobie tutaj wybrałam i po których spodziewałam się ulubieńców, dwie z nich okazały się takimi. Przeciętnymi trzema gwiazdkami. Jestem z lekka rozczarowana, ale za to mamy jeszcze płonącego Boga, który ratuje tutaj sytuację, i dosłownie mam w planach może nie dzisiaj, bo dosłownie jestem w tym miejscu, więc jeszcze trochę mi zostało. Jestem dokładnie na części trzeciej, strona 512. No, uwielbiam Rebekę F. Kwang. Tutaj chyba nie będę więcej dodawać, jeśli chodzi o płonącego boga. E, troszeczkę się zmieniło w moim pojmowaniu, jeśli chodzi o pewnych bohaterów. Mamy tutaj cudowne powroty bohaterów, zarówno z pierwszego, jak i z drugiego tomu. Bardzo fajnie. Przypominamy sobie o tych takich bohaterach, na przykład, którzy. Byli trochę mniej istotni i poświęcało się im troszeczkę mniej czasu, ale z racji tego, że pewnych bohaterów też tutaj brakuje po drugim tomie, to, że tak powiem, uzupełniane są luki. E, bardzo ciekawie się tutaj podchodzi też do tego motywu e, szamanizmu, dużo jest tutaj o trójce doskonałych. Kto czytał pierwszy i drugi tom, no to będzie wiedział, o co chodzi. E, ogólnie, no nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Jeżeli na przykład po Republice Smoka baliście się, że tutaj będzie dużo polityki, tutaj powiedział. Chciałabym, że jest mniej takiej kwestii militarno-wojskowej, i rzeczywiście ta polityka jest, ale bardziej mówimy cały czas o Rin, o tych jej takich rozważaniach, o tym, co będzie po tym wszystkim, na kogo ona tak naprawdę może liczyć, komu może ufać. I tutaj naprawdę mam wrażenie, że ostatnie 300 czy, czy to ma 800 stron. Tak, ostatnie 300 stron to będzie po prostu urwanie głowy, i mam nadzieję po prostu, że doznam. Roler emocjonalnego. No ale dobra. E, zostawiam Wam oczywiście te aspekty na ostatni update, który się pojawi w tym filmie. E, no i co? Widzimy się w podsumowaniu tego filmu i mam nadzieję, że nie będę płakać. A więc, em, zostało mi około 110 stron i właśnie się rozbaczałam. <grym> e, jestem po kolejnym rozdziale i mam wrażenie, że ta książka będzie łamała mi serce. Po zakończeniu każdego rozdziału, ale w tak dziwny sposób, jak jeszcze żadna inna książka tego nie zrobiła. Bo dosłownie ja płaczę trochę ze wzruszenia już teraz. To jest bardzo dziwne. Co tu się właśnie wydarzyło? Został mi dosłownie ostatni rozdział. I ja nawet nie wiem, w którym momencie to ma się skończyć. Dosłownie nie wiem, czego mam się spodziewać. That's confusing. Zostało mi jeszcze zakończenie. Dosłownie został mi koniec. Dosłownie został mi koniec. Epilog. Ja się spodziewałam, żeby płakać, ale że nie tak. A więc. Skończyłam płonącego Boga. Powiem tak. Przez cały czas trwania. E, Płonącego Boga. W momencie, w którym tą książkę czytałam, mój mózg wyparł te założenia, które miałam na początku odnośnie tego, jak to się musi skończyć i jak to wszystko się potoczy. I moja głowa kompletnie o tym zapomniała, i kiedy już doszło do tego, czego ja się spodziewałam, jeszcze zanim zaczęłam tą książkę czytać, to po prostu się złamałam. <grytanie> no. Było to wybitne. Uwielbiam tą trylogię i powiem Wam, że chyba teraz, właśnie czuję ból kończenia serii. <gryw> I mam wrażenie, że w głównej mierze fantastyczne serie robią to właśnie z moją psychiką i z ludźmi ogólnie, kiedy się kończą. No, dla mnie to jest 5 gwiazdek. 3 dni, 800 stron. W końcu rozumiem, dlaczego powstała nowelka ze strony Nedży, która ma miejsce między drugim i trzecim tomem. Eee, absolutnie uwielbiam to wszystko. Miało sens. To wszystko skończyło się tak, tak satysfakcjonująco, że lepiej się chyba nie dało. E, więc tym bardzo pozytywnym i łzawym akcentem e, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej tego typu filmów, w których będę kontynuowała rozpoczęte przeze mnie serie. Ja zapraszam Was do kolejnych filmów i cześć!